Dzisiaj chciałem Ci pokazać, co się dzieje, jak nie ćwiczysz tego samego utworu co jakiś czas. Fale Dunaju, piękny utwór. Grałem go w 90-tych latach, uczyłem się na nim. Miałem wszystkie zwrotki grać i właśnie miałem opracowywać dla abonentów Akademii Muzykanta wszystkie zwrotki. Wziąłem sobie, przegrałem. Także zobacz, co się dzieje, bo ja go już 10 lat nie grałem, dzisiaj sobie go przegrałem. Zobacz, co się dzieje, jeżeli nie ćwiczysz tego samego. I mam nadzieję, że każdy sobie uświadomi już, że gra na akordeonie to nie jest jazda na rowerze. To nie jest to samo, co z jazdą na rowerze. Co prawda, nie traci się wszystkich cech gry na akordeonie. Będziesz wiedział, jak miechować, będziesz wiedział, jak może palcami, ale na pewno mogą ci palce zesztywnieć. Nie ma tej pamięci, no jest coś takiego jak pamięć mięśniowa, że bierzesz jakiś utwór po latach i możesz go grać, ale zobacz, co się dzieje z falami Dunaju, jeżeli jego 10 lat nie grałem i po 10 latach biorę falę Dunaju. Także zobacz, co będzie grane. Przejdę do drugiej zwrotki. Nieźle, nie? Jak Ci się podobało wykonanie po 10 latach? Także warto pamiętać o tym, że gra na akordeonie to nie jest to samo, co jazda na rowerze. I wsiadasz na rower i jedziesz. Nie jest. Jeżeli nauczysz się pięknie grać utwór, ja ten utwór potrafiłem kiedyś zagrać w 90-tych latach bez żadnego potknięcia, byś obudził mnie, obudziła o pierwszej w nocy, biorę akordeon i to gram. A dzisiaj widziałeś, co się dzieje. Także nie sądzę,
że ktoś by ci pokazał taką lekcję, jak że nie umie grać, że a, spontanicznie biorę akordeon, tak, zagrałem dzisiaj na nim. Nieprawda. Każdy, zanim opublikuje jakieś wideo, zagra jakiś utwór, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset razy musi zagrać ten utwór. Jeżeli się dopiero uczy, to musi kilkaset razy zagrać, żeby się nie pomylić, żeby zagrać ładnie. Pamiętaj, że jeżeli na przykład są wirtuozi, nie zna tego, fale Dunaju, bardzo proste. Rzucisz mu utwór, to nie myśl, że on, awista, przeczyta, weźmie utwór i zagra. On poświęci też jakiś czas, potrzebuje też, nawet wirtuoz największy, potrzebuje kilka chwil, żeby zapoznać się, raz czy dwa przegrać. Naprawdę są zdolni ludzie, którzy znają nuty. Popatrzą na nutę, wszystko wiedzą, przegrają sobie raz i mogą z tobą zagrać. Ale niektórzy potrzebują zagrać kilkaset razy taki utwór, żeby się nie pomylić, nie potknąć. Także pamiętaj, każdy utwór trzeba ćwiczyć kupę razy i co jakiś czas, jeżeli go chcesz dalej umieć grać, musisz go przegrywać. Pomimo tego, że masz nutę, widzisz, ja go fragmentami też potrafię zagrać, ale całościowo zapomniałem, jak się go gra. Także też muszę teraz siedzieć, muszę kilkanaście razy go zagrać. Myślę, zdaje, że zagram go 10, za 11 razem uda mi się go zagrać prawidłowo, bez potknięcia. Także warto też wiedzieć i wiedzieć, że po pierwsze, utwór trzeba ćwiczyć co jakiś czas, jeżeli się nauczysz. Po to jest też platforma Akademii Muzykanta z kursami i opracowaniami utworów na akordeon. Ja ją tworzę też dla siebie. Przecież ja tych wszystkich utworów, które tam są, tam już jest kilkaset lekcji, utworów w lekcji, przecież ja tego nie spamiętam. Potrzebuję jakiś utwór, wrócę teraz do swojej lekcji, patrzę, aha, aha, tutaj tak, tu rękę położyłem, tak, tutaj ten przewrot akordu i wiem. Po drugie, no pamiętaj, że zdolni muzycy potrzebują też jakiegoś czasu, żeby przygotować utwór. To później bardzo ładnie, pięknie wygląda, że grają, ale ty nie wiesz, ile oni czasu poświęcają, bo właśnie niektórzy nie wiedzą, ile oni czasu poświęcają, ile nerwów dookoła rodziny całej, ile muszą poświęcić, żeby zagrać coś na akordeonie. Ja nie mówisz, nawet nie chodzi już o akordeon. Na pianinie, na skrzypcach. Są bardzo młodzi, zdolni ludzie. Wychodzą na scenę i szczęka w ogóle opada. Jak ja widzę czasami, jak ktoś gra na akordeonie, szczęka opada. Ale musisz wiedzieć, ile oni czasu, ile set razy muszą zagrać ten utwór, żeby te palce się ułożyły. Ja ten utwór potrafiłem zagrać pięknie. Po 10 latach umiem go zagrać fragmentami. Muszę sobie na nowo rękę ułożyć. Także pamiętaj, że jeżeli podoba ci się jakiś utwór, chcesz go grać częściej, musisz go po prostu co jakiś czas ćwiczyć. Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Także pamiętaj, to jest jedna. Ja już chyba dużo razy mówiłem, że każda lekcja jest najważniejsza. Także to nie jest jedna, to jest, nie jest najważniejsza lekcja, ale tak to wygląda. Także trzymaj się, cześć, do usłyszenia.